Kenny Larsen to duński żużlowiec urodzony w 1988 roku w Odensie. Jego pierwszym klubem w Polsce była Wanda Kraków, z którą podpisał kontrakt na rok 2011. Jego kariera zapowiadała się naprawdę pasjonująco. Był srebrnym medalistą drużynowych Mistrzostw Świata z 2009, finalistą indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów z tego samego roku, czy finalistą indywidualnych Mistrzostw Europy z 2012, w których zajął 7 miejsce. Oprócz Krakowa swoją karierę rozwijał w Ostrowie, w Łodzi, Rzeszowie i w Zielonej Górze. Jednak w roku 2016 wystąpiło zdarzenie, po którym w życiu Keniego zmieniło się praktycznie wszystko. 21 kwietnia 2016 roku do mediów przedostała się informacja, że Kenny Larsen wylądował w szpitalu z raną postrzałową głowy. Jak podawano, trafił do szpitala w stanie ciężkim, gdzie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W niedługim czasie przeszedł 2 operacje, a przez kilka dni jego stan był krytyczny. Życie żużlowca musiało być podtrzymywane przez aparaturę. Szpital opuścił dopiero w maju. W środowisku zastanawiano się, czy Kenny został przez kogoś postrzelony, czy może była to próba samobójcza. Te doniesienia szybko rozwiał sam zawodnik, który powiedział, że nie pamięta wydarzeń sprzed samego postrzału, ale wraz z rodziną jest w 100% przekonany, że to był wypadek. Prawdopodobnie więc był to przypadkowy postrzał. Larsen jednak do żużla nie wrócił. Lekarze powiedzieli mu, że w obliczu obrażeń, jakich doznał po postrzeleniu, mogłoby to stanowić zagrożenie dla jego życia. Z taką informacją zostaliśmy pod koniec 2016 roku. Larsen nie dawał wywiadów i milczał przez następne lata, aż do 2021. Właśnie na początku tego roku Kenny po raz pierwszy postanowił wypowiedzieć się o swoim wypadku na łamach portalu przeglądu sportowego. Duńczyk w wywiadzie przyznaje, że w owym dniu wypadku poszedł sobie postrzelać z wiatrówki niedaleko swojego warsztatu. Żużlowiec schodził z niedużej górki, potknął się i spadł razem z bronią ponad 2 metry w dół. Wiatrówka musiała być odbezpieczona, bo po zderzeniu z ziemią wystrzeliła. Samego zdarzenia nie pamiętam aż tak dobrze, ale doskonale przypominam sobie moment, gdy leżałem na ziemi i zastanawiałem się, co mi się stało. Larsen przyznaje, że był przekonany, że to tylko draśnięcie, o czym świadczy także fakt, że tuż po incydencie wsiadł za kierownicę i pojechał z mamą do szpitala. Chwilę po postrzeleniu, z raną w głowie, jak gdyby nigdy nic, pojechał samochodem do szpitala. Z biegiem czasu sam Kenny uświadomił sobie, że ma poważne problemy z narkolepsją. Narkolepsja jest rzadką, przewlekłą chorobą neurologiczną. Jej objawy to nadmierna senność w ciągu dnia, katapleksja, paraliż przysenny i omamy przysenne, czyli halucynacje. Człowiek chory na narkolepsję potrafi zasnąć przy wykonywaniu codziennych czynności. Z takim schorzeniem nie było mowy o powrocie na tor. Do tego padaczka, która całkowicie wyklucza możliwość uzyskania licencji. Ostatni atak padaczki Duńczyk miał przed postrzeleniem i dzięki lekom na razie jego sytuacja ze zdrowiem jest stabilna. Obecnie Larsen jest pod opieką specjalistów, żyje z dożywotniej renty i w przyszłości nie wyklucza wejścia w żużel w roli trenera. Zresztą już teraz pełni taką rolę dla swojego brata oraz młodych adeptów w pierwszych krokach ich kariery. Przykład Duńczyka jest niezwykle interesujący, jego historia z pewnością mogłaby posłużyć za fabułę filmu. Nam kibicom pozostaje się cieszyć, że mimo tego, że nie widzimy go już na polskich torach, to sam Kenny jest szczęśliwy. Zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport oraz do wpadnięcia na Instagrama Fani Czarnego Sportu. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!